W jaki sposób można uszkodzić kręgosłup? Nigdy tego nie róbcie, ale pokażę wam. Pamiętajcie, nigdy tego nie róbcie. Schylamy się do przodu, tak żeby lordoza lędźwiowa, czyli to zgięcie kręgosłupa do przodu, zostało odwrócone, czyli odwracamy lordozę lędźwiową i bierzemy jakiś ciężar. Im dalej od nas, tym jest to bardziej niebezpieczne. I im większy jest ten ciężar, tym jest to bardziej niebezpieczne. Schylamy się i przerzucamy z jednej strony na drugą. Nigdy tego nie róbcie.